Myślę, że Stanisław Lewy jest dobrym trenerem, o ile mogę ocenić po pierwszych dwóch czy trzech tygodniach. Treningi są ciekawe z piłką, praca nad koordynacją, szybkością, kondycją. To wszystko jest bardzo ważne. Potrzebowaliśmy tego. Trener wydaje się w porządku, chociaż nie rozmawialiśmy zbyt dużo. Najważniejsze, że atmosfera w drużynie jest dobra. KKS jest ostatni, mają 0 punktów. Widziałem ich grę kilka razy i uważam, że nie grają źle, tylko mają pecha. Zresztą w Polsce żaden mecz nie jest łatwy, nawet taki z Bełchatowem. Nigdy nie można być pewnym, że się łatwo wygra 3 lub 4-0. Wiemy na pewno, że nie będzie łatwo. To dla nas bardzo dobrze, że Sebastian Mila wraca z zawieszenia. Wcześniej mieliśmy w drużynie więcej zawieszonych, a zawsze jest ciężko, kiedy niektórych zawodników brakuje. Niezależnie czy z powodu zawieszenia, czy kontuzji. Dobrze jest mieć kompletną drużynę. Teraz kontuzjowani są tylko Wasiluk i Menzel, no i jeszcze Diaz. Natomiast Stefanowicz wraca. To dla nas bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wzmocnią nas i dzięki temu będziemy wygrywać. Wrocław to dobre miasto dla mnie. Dobrze się tu czujemy z moją dziewczyną. To dla mnie ważne, żeby ona też była tutaj szczęśliwa. Oboje lubimy Wrocław, lubimy czasami wyjść do miasta. Jest piękne. A Śląsk to oczywiście wspaniała drużyna. Ostatni rok był historyczny. Oczywiście dla mnie też. Mogłem to poczuć. Niesamowicie jest być mistrzem, być częścią tej drużyny. Nie mogę o tym powiedzieć nic złego. Zapraszam na następny mecz. Niedziela z Kim Bełchatów. Będzie bardzo dobry mecz i ja myślę, wygra 3-1. Zapraszam.